w druku nr 253 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Uchyla się uchwały Rady Dzielnicy 15 Miszczewice z dnia 29 sierpnia 2013. Paragraf drugi. Kwotę 12 tysięcy zapisano w uchwale z 19 lipca na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego przeznacza się na pierwsze, działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, pomoc rzeczowa skierowana do osób indywidualnych, kwota 7 tysięcy złotych. Punkt drugi, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w organizacjach lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych, kwota 5 tysięcy złotych. Proszę Państwa, ani nazwy zadania, ani kwoty się nie zmieniły. Do tej pory były one dzielone na dwa etapy. Tutaj na prośbę wydziału, aby nie organizować dwóch, a w sumie czterech konkursów, tylko dwa, zostały te kwoty skomasowane. Proszę o opinię Komisji Merytorycznej. Komisja Sportu i Rekreacji. Jednogłośnie za. Rewizyjna. Budżetowa. Opiniowała jednogłośnie za. Struktury komunalnej. Opiniowała. Praworządności. Opiniowała. Edukacji i młodzieży. Opiniowała jednogłośnie za. Pomocy społecznej. Jednogłośnie za. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Zatem proszę o przyjęcie uchwały według uchwały 253. Kto jest za? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wiedzą o tym, że Rada 15 uchwaliła uchwałę nr 33, łamane przez 253, łamane przez 2013.